Ej, to nasze dziecko już ma chyba tydzień, nie? No, coś koło tego. Może trzeba by mu było jakieś imię nadać? To jakie imię? Może Romek? Ładnie. A może Kasia? No jak? Przecież to chłopiec jest. A co, jak kiedyś zmieni zdanie? Ej, a gdyby tak Batman? Co? Batman? Na imię Batman? Zwariowałeś? Zapomniałeś, co się stało z rodzicami Batmana? No to Romek. Nie podoba mi się. Dobra, mam pomysł. O, nagrywam. Czekaj. Dobra. Cześć! Na Instagramie poprosiliśmy was o pomoc w wyborze imienia dla naszego dziecka. My jeszcze nie sprawdzaliśmy wyników, ale do wyboru mieliście albo Kasia, albo Batman. Więc teraz uwaga, wszyscy razem dowiemy się, jak nasze dziecko będzie miało na imię. Nasz synek ma od dzisiaj na imię Batman. Dzięki! Chciałam Kasia! Nie tam Kasia, Batman! Cześć! Dzisiaj przygotowałem dla was coś specjalnego. Pamiętacie zapewne Flip Battle Challenge? Raz mi się nawet udało to zrobić ze szklaną butelką. Wiecie, chodziło tam o to, że rzucamy butelką i ona musi tak upaść, tak wiecie, jakby normalnie stała. Dzisiaj wejdziemy na wyższy poziom tego challenge'u. Weronika, dawaj. Dawaj. Dzisiaj zrobimy Flip Dziecko Challenge! Skoro udało mi się z butelką, to z dzieckiem tym bardziej. Uwaga! O Boże, cholera! Batman! Kasia! Kurwa, Batman, nie Kasia! Batman! Hejka, kochani! Wybrałam się na małe zakupy, żeby kupić jakieś fajne ciuszki małemu Batmankowi. Co prawda, kupiłam damskie i w bardziej moim rozmiarze, no ale na pewno kiedyś mu się przydadzą, gdyby zmienił zdanie. Także zobaczcie sami. Kupiłam taką fajną koszulkę z takim dzwoneczkiem, śliczna, prawda? No i to już wszystko. Jestem przekonana, że małemu na pewno się podoba. Teraz coś przymierzymy. Znaczy się, mamusia przymierzy, bo na ciebie to trochę za duże. Batmanku, gdzie jesteś? Batmanku! Batmanku! Boże dziecko. Ale ten nasz Batmanek jest piękny. Czas na twoją pierwszą fotkę na Insta, kochanie. A coś brudny jesteś tu. No, tak lepiej. Pięć minut minęło, już 100 tysięcy lajków? Wiedziałam, że warto mieć dziecko. No dobra, może ten Batmanek taki nie za ładny. To znaczy ładny, ale tak nietypowo. No ale chyba zrobię zdjęcie na Insta, no bo w końcu wypada. Dobra, lepszego nie będzie. Rzucam. O, komentarz! Ktoś napisał, usuń to. Cześć! Dzisiaj przekonamy się, czy jedzenie dla dzieci jest smaczne. Cały pomysł wziął się stąd, że Batmankowi coś nie podchodzi. Woli podjadać nam chipsy. Jak chce, niech sobie je. My za karę zjemy jemu. Dobra, to zacznijmy od pierwszego słoiczka. Smaczne nawet. No co ty? Dziwię się, że młodemu to nie pasuje. Co to dobre jest? Jeszcze spróbuję. Tutaj tak dobrze czuć taką nutkę wanilii, która jest bardzo pyszna. Ona jakby smakuje, jakby była z jakichś, wiesz, różnych zakątków, tak mi się wydaje, Paragwaju albo skądś. Jarzyny, jak najpiękniejsze polskie dziewczyny. Boż. Batman. Nie wiesz, co tracisz. Siemaneczko, sportowe świry! Młody ma już 2 tygodnie, więc może ze mną zacząć ćwiczyć. Więc dzisiaj zrobimy sobie taką małą rywalizację. Ale młody nie ma szans z mistrzem. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy deskę i zobaczymy, kto dłużej w tej pozycji wytrzyma. Zaczynamy! Kurde, wygram, młody. Nie dam się pokonać. Młody, to się nie
tajemniczy! Oszukiwałeś! Już się z tobą na kęce nie bawię! Słuchajcie, znalazłam w internecie świetny instruktaż na pierwszy makijaż dla Bobasa. Ma on za zadanie przyzwyczaić dziecko do make-upu i dodatkowo je trochę postarzać. Może po takim make-upie Batmanek będzie wyglądał na przedszkolaka? Sprawdźmy to! Zobaczcie!